To jest podcast muzykalności, odcinek 9. Pianista i klawiszowiec, czy klawiszowiec i pianista? Dla przeciętnego słuchacza, określenie, kto jest kim z tej pary, nie stanowi powodu do zastanawiania się. Ostatecznie ważne jest przecież to, czy muzyka nas porusza, czy wzbudza jakieś emocje, czy nam się podoba, czy też nie. Dla wykonawcy i zespołu jednak istnieją pewne subtelne różnice. Czym zatem charakteryzują się instrumenty klawiszowe? Dlaczego jako klawiszowiec warto jest mieć kilka takich samych instrumentów oraz czy do bycia wziętym klawiszowcem w tzw. branży niezbędne jest wykształcenie muzyczne? O tym i o wielu innych sprawach związanych z instrumentami klawiszowymi, byciem klawiszowcem i muzykiem w ogóle rozmawiam dziś z moim gościem, Kamilem Barańskim. Odcinek, którego właśnie teraz słuchasz, jest początkiem miniserii, którą zatytułowałem Na czym grasz? O co chodzi? Chodzi o to, że co jakiś czas chciałbym zapraszać do rozmowy muzyków, instrumentalistów, którzy grają na konkretnym instrumencie. Dzisiaj akurat jest to Kamil Barański, instrumenty klawiszowe, ale w przyszłości, jako że instrumentów jest wiele, to mam nadzieję, że będę miał okazję porozmawiać z różnymi ciekawymi gośćmi, którzy z jednej strony trochę przybliżą tobie realia może od kuchni, tego jak wygląda granie na, na konkretnym instrumencie, a z drugiej strony, jeżeli już jesteś muzykiem, na przykład, i chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, to będziesz miał okazję też skorzystać z tego doświadczenia, które przyniosą ze sobą do podcastu moi goście. Przypomnę jeszcze tylko, że muzykalności możesz słuchać za pomocą Spotify, za pomocą iTunes, aplikacja podcasty dla iPhone'a lub aplikacja muzykalności dla telefonów z systemem Android. Aplikacja do pobrania ze sklepu Google Play, możesz też po prostu wejść na stronę muzykalności.pl do zakładki Odcinki i tam odtworzyć odcinek, który Cię interesuje, lub pobrać go na dysk twardy lub na swój smartfon. A teraz, nie przedłużając już, zapraszam Ciebie do wysłuchania mojej rozmowy z Kamilem Barańskim. Uszanowanie, kamilu, dzień dobry. Powiedz mi, jakbyś wytłumaczył pięciolatkowi, na jakim instrumencie grasz? Na pianinie. Nie tylko na akustycznym pianinie, ale zdarza ci się też grać na innych instrumentach. Gram też na innych instrumentach klawiszowych. I jak byś opisał te instrumenty? No to wygląda tak jak pianino, ale może grać na przykład innymi brzmieniami, na przykład akordeonem. <grym> Dobra, a już tak przechodząc poza żartami. Poza Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby pogadać trochę o instrumentach klawiszowych. Ty jesteś zadeklarowanym klawiszowcem. Klawiszowcem, pianistą. Okej, okay, no to właśnie. To jaka jest różnica w takim razie między klawiszowcem i pianistą? Czy w ogóle jakaś różnica jest? Bo ja przyznam szczerze, że mi się zdarzyło grać mhm. z klawiszowcami, którzy pianistami nie są. Jeden na przykład jest kontrabasistą, inny jest sksofonistą, no... No, jakby na tym, na tym graniu, na którym się spotkaliśmy, no to okazało się, że oni są klawiszowcami, więc jak to jest? Czy jest jakaś różnica? Jest na pewno jakaś różnica. Różnica jest taka, na, na czym głównie chcesz się skupić. Bardzo często też zależy to od, od kwestii, że na czym zaczynałeś się uczyć grać. Czyli jeżeli przeszedłeś edukację na fortepianie, no to bardzo często potem muzyczną, klasyczną. Albo i rozrywkową, no to bardzo często wtedy zostajesz najpierw pianistą. No i kwestia, co Cię potem interesuje, bo wielu utworów nie powinno się grać na, na fortepianie, na, na brzmieniach fortepianowych, a czasami nie ma to znaczenia. Mhm. A czymś charakteryzują instrumenty klawiszowe w odróżnieniu od pianina, oprócz tego, że nie podłączymy do, nich, do, nich, do niego prądu w sensie do pianina? To znaczy na pewno y, bardzo często klawiatura jest inna, bo nie jest to klawiatura wa ważona, czyli ciężka, taka jak w fortepianie lub w pianinie, a bardzo często jest to klawiatura bardzo lekka, syntezatorowa, która teoretycznie pozwala na to, żeby grać szybciej, która troszkę inaczej reaguje na dynamikę, czyli głośność tego y, siłę nacisku, która się przekłada na głośność, y, zazwyczaj na głośność tego, co, y, co się wydobywa. No i są to przede wszystkim zupełnie inne brzmienia, o których trzeba trochę inaczej myśleć, i fajnie jest też umieć je tworzyć, gdyż bardzo często jakość odwzorowania tego brzmienia wpływa na efekt finalny. To opowiedz trochę o sobie w takim razie. Opowiedz trochę o swoim doświadczeniu, czym się zajmujesz muzycznie, czym się zajmujesz poza graniem. No to tak może chronologicznie. Skończyłem podstawówkę i liceum muzyczne w Katowicach. Następnie trafiłem na jazz katowicki, czyli były piąty wydział, obecnie obecnie chyba znowu wydział. To by trzeba zapytać Pawła Tomaszewskiego, bo wiem, że tam się, że tam się to zmienia. I tam byłem na tym licencjacie. Szczerze mówiąc, to to bardzo dużo się wtedy nauczyłem grając, yy, grając bardzo dużo koncertów jednocześnie, czyli to, to, to było typu powyżej stówki, nie wiem, 120-140 koncertów rocznie. Może koncertów, to też jest czasami źle powiedziane, bo to czasami były po prostu jakieś, jakieś sztuki coverowe, jakieś bardzo różne rzeczy, no ale było tego dużo. Potem, pod koniec chyba tych studiów zacząłem grać z Wojtkiem Pilichowskim, no więc był to jakiś pierwszy taki autorski albo drugi autorski projekt, w którym, w którym zacząłem być troszkę znany w środowisku. Potem poszedłem na magisterskie studia też na Dzieziezień w Katowicach. Zacząłem pracować w tych Katowicach jako akompaniator wokalistów. No i zostałem tam przez parę dobrych lat. I to było. To, to była chyba najważniejsza rzecz, jedna z takich bardzo ważnych rzeczy w moim życiu, ponieważ zakładaliśmy, że w zasadzie nie ma to żadnego znaczenia, jaki utwór ktoś przyniesie, to trzeba go zagrać. I ja w zasadzie nie mogę powiedzieć, że nie, no, nie grajmy tego, bo to jest trudne, bo to jest... Jakieś tam, poza jakimiś tam sytuacjami estetycznymi, kiedy to już wychodziło poza poza Instytut Jazzu, daleko i muzyki rozrywkowej, bo tutaj jeszcze tak to traktowaliśmy, to to staraliśmy się grać wszystko. No więc fajne było na przykład to, że na, na półrocznym egzaminie, ja tam miałem 25, 25 studentów, to. Trzeba było zagrać 75 piosenek, bo każda osoba miała trzy piosenki, i te 75 piosenek zdarzały się czasami w ciągu jednego dnia. W sensie, ty mówisz o sytuacji, będąc na studiach i, i akompaniując, akompaniując tam jako. już jako pracownik. Już jako pracownik. Mhm. Jako pracownik. W związku z tym, te 75 piosenek, no ja zakładałem, że ja muszę je znać lepiej niż oni. Bo co z tego, że się spotykamy na 10 zlotach tylko w przeciągu półrocza. No ale jeżeli oni źle zaśpiewają, no to. Ten dostaną gorszą ocenę, a jeżeli ja źle zagram, no to trochę obciachną, bo mi za to płacą. To jest ta odpowiedzialność i to jest też taka sytuacja. No 75 to jest dla mnie w ogóle jakaś astronomiczna liczba. Ja miałem okazję zagrać 19, mm -hmm. też akompaniując i po prostu czułem się, jakby mnie walec rozjechał. No tutaj bywały sytuacje, że jakby czasami zaczynając piosenkę, to jeszcze oni znali to lepiej, ale Potem, jeżeli oni się wywalali w, jakimś, w jakiejś kwestii, to ja zakładałem, że moją rolą jest zrobić tak, żeby y, komisja nie zauważyła tego, że, że wokalista się wywalił. Okej, okay, jakby mamy sytuację y, Twojej edukacji, a czym zajmujesz się muzycznie teraz? Jakie projekty są obecne? No najbardziej gram z Marylą Rodowicz. Zaczyna być siódmy albo ósmy rok w tym momencie. Gram w paru różnych projektach, które grają rzadziej, ale, ale grają. Na przykład Śrubki, czyli z Michałem Jurkiewiczem. Bardzo ciekawy projekt i polecam. Trochę taki bezkompromisowy, bo trochę się nie za, nie za bardzo się zastanawiamy, co, chce, co publiczność chce usłyszeć, a bardziej robimy po prostu rzeczy, które, które nam w duszy grają. A Michałowi grają bardzo piękne rzeczy. No co, no gram jeszcze z Nataszą Urbańską. Gram z Magdą Styczkowską. Żartuję, że to jest projekt rokowy, ponieważ grałem mniej więcej jedną sztukę na rok. E, gram dużo projektów warszawskich, czasami coverowych, czasami autorskich, z, na przykład z Nikiem Sinclairem, z Mateuszem Krautwurstem, e, czasami z Kasią Dereń, czasami z, no, z innymi przyjaciółmi, którzy tutaj, którzy tutaj blisko są. Zresztą dzisiaj jestem spod, właśnie umówiony na próbę z Nikiem Sinclairem za chwilkę. A no 2019. E, tak. Właśnie, a Poza muzycznie, jak już nie jesteś na próbie, jak już nie grasz koncertu, jak chcesz robić coś innego, to co porabiasz? To jest trudne pytanie. Robisz strony internetowe? No, z, za bardzo jestem informatykiem, bo, bo czasami nie chcę tego robić, ale, ale ze względu na chyba może koszta, może yy, yy, kwestie oddawania kontroli innym osobom, to, to też czasami robię albo strony swoim projektom, albo jakieś skrypty drobne. Um, obrabiam zdjęcia, robię zdjęcia, zrobiłem parę bardzo, dobra, nie skramnie nie wyjdzie, to nie, ale obrabiam zdjęcia, um, co jeszcze, nagrywam, dużo nagrywam i to, ja wiem, że jakby wracam do muzyki. Dużo jest tej muzyki. Ja, ja jeszcze tutaj takie pytanie właściwie chciałbym ci zadać, które może powinienem zadać na początku, ale... Bardzo mnie to ciekawi. Czy jest jakiś taki album, albo jakiś artysta, albo jakiś utwór, od którego w ogóle zaczęła się Twoja taka przygoda z muzą? Typu, że zechciałeś że grać, że, że stwierdziłeś, że kurczę, to jest fajne, że, że chce to robić. Nie ma takiego do końca albumu, dlatego że moja mama jest muzykiem. Moja babcia też jest muzykiem. Moja mama puszczała mi na przykład nagrania zespołu TXX jak miałem 6 lat. 5, nie wiem, mniej więcej w, tych, w tym czasie. Yy, niewiele później słyszałem nagrania Wekla, yy, zespołu Weather Report, to trochę wcześniej. I no tak, to są to jakby przełomowe momenty, no ale to, te przełomowe momenty miały miejsce przed tym, jak ja miałem 10 lat. Więc ta muzyka zawsze była obecna. Ale też na przykład, no. Hmm. Pierwsze płyty kompaktowe, czyli tam 90 rok mniej więcej, no to jakie miałem? To był Michael Jackson, to był DJ Bobo i to był Lionel Richie. I ja nadal uważam, że tam było bardzo dużo dobrej muzyki. Ale obok tego słuchałem TXX, Manhattan Transfer i, i, i inne jazzowe rzeczy. Zgadzam się. A w jakim wieku zacząłeś grać? Dwa. Będziemy dzisiaj rozmawiać głównie o instrumentach klawiszowych. Na tym chciałbym, żebyśmy się skupili, wokół tego, żebyśmy trochę porozmawiali i, i poruszyli różne tematy z tym związane. Załóżmy, że dzwoni do ciebie jakiś artysta z, z propozycją zagrania kilku koncertów. Jak wygląda Twój proces przygotowywania się, począwszy od tego telefonu do już zagranego koncertu? No, proszę mi podesłać jakiś materiał w takiej sensownej, w, 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 w na, najlepszej opcji. No, może też być, że tego materiału nie ma i że trzeba go stworzyć. No to umawiamy się na próby, albo artysta wysyła jakieś demka, albo kwity, albo kwity, nuty, cokolwiek. No, jakieś definicje tego, co, co, by, co by ode mnie chciał. Decydujemy się także, jaki instrument. To często jest później, to czasami się klaruje na próbach. No i, i się gra. I się dzieje. Okej, okay, ale jakby to jest tak, że, że dostajesz jakiś najczęściej, w sensie to wygląda tak, że dostajesz jakiś zapis nutowy, albo dostajesz jakieś nagrania i potem właśnie musisz sobie z tym sam radzić, czy dostajesz jakiś typu gotowiec, że tutaj masz, wiesz, całą harmonię i masz naprawdę te barwy. To zależy, gdyż z jednej strony... Jak lepiej ci się pracuje, może tak? Nie ma lepiej. Jest, czasami jest łatwiej, jest czasami mniej roboty, no okej, okay, no fajnie, jak się idzie do orkiestry typu nie wiem, orkiestry Grzegorza Urbana, czy innego dyrygenta, i przy, ma się wszystko w nutach. I czasami można powiedzmy przejrzeć nuty i przyjść na próbę i już na próbie jest dobrze, bo wszystko jest przearanżowane i tak dalej. Zaaranżowane, i tak dalej. Natomiast bywają sytuacje, że na przykład pyta się mnie koleżanka, co robisz w piątek. I w piątek OK, w porządku, mogę. I wysyła mi 4 sety, i wysyła mi 4 sety tytułów. No i wtedy jest trochę więcej roboty. Aczkolwiek po jakimś czasie okazuje się, że z tych 4 setów, no to powiedzmy po 9 utworów, czyli mamy 36 piosenek, no to 26 piosenek już grałem. I to trochę ułatwia. Czyli, czyli warto yy, może tak. Podsumowując to, co powiedziałeś, że warto sobie zbierać jakiś taki repertuar, w sensie żeby mieć to gdzieś nawet, wiadomo, że w głowie to najlepiej, no ale nie zawsze też da się to wszystko upchnąć. Nie da się tego upchnąć, to znaczy są koledzy, którzy grają wszystko z pamięci i ja w to nigdy nie, nie byłem, nigdy nie chciałem tego robić. Natomiast tak, zdecydowanie trzeba za, moim zdaniem zbierać wszystkie kwity, które się wcześniej napisało, które się dostało, bo bardzo często się to jednak powtarza. Czy je zbierza, zbierasz w formie analogowej, czy w formie cyfrowej? Zbieram je też w formie y, analogowej, natomiast przez, po, powoli zaczynam przechodzić w całości na cyfrową. Mam dwa, dwie skrzynki kwitów, które napisałem i do Katowic, i do Marylii i tak dalej, no ale potem się okazuje, że to wszystko można mieć w jednym iPadzie, i najpro, największy problem to jest, żeby y, utrzymywać w tym porządek. Dokładnie, zgadzam się. Ja próbuję robić to samo i właśnie wiem, że systematyka jest jedynym ratunkiem, żeby to jakoś ogarnąć po prostu i mieć to w, o, w pewnym To miejscu. jest bardzo trudna, ta systematyka. Dokładnie, a dobra, rozmawiamy o, o rzeczach, które, które byś zagrał, a czy są, jest, takie, jest taki job, mówiąc już tak branżowo, jest taka propozycja grania, na którą byś nie przystał? Tak. Mówisz, że nie, co by to było? No po pierwsze, by to były stylistyki, w których jeszcze nie umiem grać, Pod, y no, może bym przystał, ale byłoby to jakby, jakby w formie challenge'u i te challenge y sobie robię czasami. No, ale okej. Okay. Bardziej pewnie chodzi o, o sytuacje, z których bym nie przystał ze względów jakichś innych. No, tak, no, nie poszedłbym. Nie, nie chciałbym zagrać w sztuki disco-polowej. Mhm. Nie chciałbym zagrać w, w sztuki. Coraz mniej chcę grać w sztuki weselnej i w zasadzie ich nie gram. Okej, okay, raz na jakiś czas dla zabawy. Wchodzę na, wszedłem na przykład, nie wiem, z, z, jakieś 2-3 lata temu w sytuację pod tytułem: nagle nie ma klawiszowca na wesele typowe wesele, gdzie klawiszowiec gra bas i, i, i drugą ręką jakieś partie klawiszowe i trzeba to zagrać, i. No i co? I zagrasz? I nagle jest sytuacja, że musisz znać te piosenki. No znasz je, no bo, bo tak, no, ale, ale nie masz wpływu za bardzo na to, jakie. Jest, jest awaria, i jest, jest piątek, a w sobotę jest wesele. Według mnie wesele to jest wątpliwe artystycznie wydarzenie muzyczne, i teraz wiesz, to jest. Nie do końca. Wesele jest wątpliwe artystycznie w momencie, kiedy jest wątpliwy artystyczny zespół. W sensie można na weselu też robić sobie challenge, robić sobie jak najlepiej, jak się da. Są coverbendy, które grają utwory bardzo dobrze, i są coverbendy, które grają tak sobie. Zgadza się. W jednym z odcinków mojego podcastu rozmawiam z Marcinem Odjęciem na temat tego, jak przetrwać sezon weselny. I jakby konkluzją z tego jest, jest właśnie to, że z Weselem jest może taki problem, jeśli chodzi o, o odbiorców, że tam przychodzą ludzie, którzy są zainteresowani zabawą. I tak naprawdę przychodzą ludzie z różnego przekroju, w sensie estetycznego. I. Wiesz, inaczej jest na koncercie, kiedy przychodzi ktoś do Ciebie posłuchać właśnie Kamila Barańskiego z zespołem, tak. a inaczej jest, kiedy ktoś przychodzi na wesele i po prostu chce się dobrze bawić i ty teraz tak, musisz dogodzić jednej osobie, która ma taki, taki gust muzyczny i drugiej osobie, która ma już inny gust muzyczny. No i są w zasadzie dwie metody. Jedna metoda to jest, żeby im dogadzać i żeby zagrać normalne, standardowe wesele, 12 setów, 15 minut przerwy pomiędzy i tak dalej, albo nie 12, tylko jeszcze więcej. No i druga metoda to jest taka, żeby grać na przemian z DJ-em. I, mm. I w ten sposób y, pogaliśmy dość dużo. Tylko, że wtedy jest powiedziane 6-7 setów na przykład w umowie od razu. No i a, a Disco Polo zapraszamy w porządku. Jeżeli niezbędne jest, no to, a rozumiem, że w niektórych środowiskach jest niezbędne, no to proszę bardzo, DJ sobie zagra. Bycie klejwy to oczywiście sprawne palce i, i, i to, co połączenie między głową a palcami, ale też to jest też sztuka kreowania pewnych brzmień, w sensie musisz sobie sporo posiedzieć, wypracować i też e, zestaw instrumentów, na których grasz, tak, żeby się sprawnie pod tym poruszać, żeby po prostu w tym nie utonąć. E, czy jest jakiś instrument z tej całej palety instrumentów, na których grasz, które miałeś, z którymi miałeś do czynienia w ogóle, na którym grasz najczęściej? Najczęściej gram na, na Jamaszce na Motifie. To jest akurat Motifixes, czyli nie, nie zupełnie najnowszy. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie potrzebowałem dobrego narzędzia i kupiłem akurat to. Po czym się okazało, że fajnie jest mieć dwa, bo, bo to jest fajne, jeżeli jeden jest na sztuce albo w samochodzie, albo w, w magazynie, a drugi jest w domu i nie trzeba go ruszać nie trzeba. Jak, jak trzeba coś, coś na przykład zaprogramować, to można to zaprogramować w domu, po czym przyjechać na sztukę, załadować Spendrive'a i jest gotowe. I, no I w tym momencie mam chyba cztery takie instrumenty. Z tej, konkretnie, z tej konkretnej rodziny, czyli Motifixes. To jest wygodne o tyle, że właśnie jeden jest w tym momencie w magazynie, drugi jeszcze nie, nie wrócił z warsztatów Polu Zone, a trzeci mamy przed sobą. To już, skoro rozmawiamy o instrumentach, to ja na twoje liście instrumentów. Tej, którą masz na swojej stronie internetowej, tak. no, liczyłem ponad 30. Niestety. A gdybyś jechał na, na próbę, na jakiś koncert, mógłbyś zagrać, zabrać jeden, to co byś zabrał? To najpierw bym chyba zabrał Motiva, ze względu na to, że najbardziej znam jego barwę, ale yy, chciałbym też yy, dowiedzieć się, co to jest za projekt, bo, bo wielokrotnie nie jest on potrzebny. Na przykład jeżeli potrzebuję same fortepiany, no to, to niekoniecznie biorę Mhm. To też jest często tak, że już mówiąc, rozmawiając o sprzęcie, że ludzie, którzy w ogóle, to chyba szczególnie faceci mają taką przypadłość, że, że łatwo jest popaść w tak zwaną sprzętomanie to znaczy, wiesz, kolejny nowy klawisz, bo jakby producenci cały czas coś wypuszczają cały czas jest coś nowego możesz sobie kupić, wiesz, albo kolejną paletę brzmienia, albo kolejną jakąś aktualizację, albo po prostu nowy sprzęt. Co byś poradził takim osobom, które są już tak bardzo wkręcone w to kupowanie nowego sprzętu, że wytracają w ogóle wiesz, czas na granie i tak dalej? To znaczy, na pewno jedną z fajnych rzeczy jest to, żeby na przykład zrobić sobie challenge i zrobić yy, yy, na przykład jakąś produkcję, jakieś nagranie na konkretnym jednym instrumencie, albo na przykład na drugie założenie, na przykład na instrumentach, ale do kwoty na przykład 1000-1500 zł. I jest założenie, że nie używasz instrumentów, które są droższe. Da się tak zrobić. Były takie challenge w, w, nawet w polskim internecie. No i wychodziły całkiem fajne, fajne produkcje z tego. Co zrobić? No. Sam tego nie wiem. Sam mam ich za dużo. A co się ostatnio kręci z instrumentów? Jest kilka rzeczy. Jest, z jednej strony jest roli. Roli to jest taki e, instrument, który nie do końca ma określoną klawiaturę, to znaczy, ta, ta klawiatura jest ale można się ślizgać z jednego klawisza na drugi i wychodzi takie glisando. Można to robić jednocześnie kilkoma palcami w różną stronę, w związku z tym y, jest bardzo ekspresyjny. Bardzo są dla mnie interesujące organy Hammonda. Y, instrument, który też ma bardzo dużą paletę brzmień, mimo że w oczywisty sposób ograniczoną. Wśród szczególnie Początkujących muzyków panuje często takie przekonanie, że grając na określonym instrumencie najwięcej inspiracji można uzyskać słuchając jakby instrumentalistów instrumentu, na którym sami gramy. Czyli basiści, basistów, perkusści słuchają perkusistów, wokaliści czy tam wokalistki, wokalistów i wokalistek. Skąd czerpiesz w ogóle inspirację do, do grania, do tworzenia, do komponowania? Kiedyś jeden muzyk mi powiedział, że trzeba po prostu słuchać różnej muzyki i... I trzeba słuchać najlepszych rzeczy w danym gatunku. No to to jest jakby jedna sprawa, którą, którą bym chciał ładnie powiedzieć, żeby, żeby to ładnie brzmiało. No ale co? No na pewno słucham też innych klawiszowców. Może nie tak, żeby jakoś, nie wiem, znać ich wszystkie nagrania, no bo to, to nie, jest teraz taka nadprodukcja muzyki, że, że tego się nie da. Natomiast Dużo też perkusistów słuchałem, słuchałem dejwałeka właśnie bardzo, bardzo długo, no oczywiście mm, zwracałem uwagę tam na, na partie klawiszowe, czy to grane przez J. Oliviera czy potem Steve'a Wingarta. Yy, Jakby nie jest tak, że jesteś zanurzony tylko w klawiszowców, prawda? Nie jestem zanurzony tylko w klawiszowców, no zresztą sam fakt, że pierwszy zespół, jaki słuchałem tak na, na poważnie, to był zespół wokalny, czyli X Oczywiście była tam harmonia, która jest, która jest popieprzona. I która jest mocno big-bandowo, jazzowa, klawiszowa troszkę. Widać, że to czasami klawiszowcy pisali. No ale, ale samych klawiszy tam było mało. Mhm. A rozmawiając o innych instrumentach, ty wspomniałeś już o tych nieszczęsnych weselach, że tam klawiszowiec często gra lewą ręką basa, prawą ręką harmonię. Przeglądałem też swoje projekty, w których brałeś udział lub w których bierzesz udział i o których tutaj już powiedziałeś. Jak często jest, że ty realizujesz partie właśnie innych instrumentów? Czy to na koncertach, czy programujesz? Jeśli chodzi o partie basu, to, to zdarzają się takie sytuacje. Zdarzają się niekoniecznie tylko na weselach, ale na przykład w którymś składzie Mariki Także Klawiszow jest, jest od, odpowiedzialny za bas w składzie Natalii Kukulskiej. Wiem, że wymieniam tutaj oba składy Artiego, czyli Konrada Bieńskiego, gdzie, gdzie on po prostu to lubi robić. Ja też to w pewnym stopniu lubię robić, dlatego że granie basu jednocześnie z resztą harmonii pozwala mi na decydowanie o wielu rzeczach. Mogę sobie odejść harmonicznie w jakimś, w jakimś kierunku i nikt mi w tym nie przeszkadza. I jest mało basistów, którzy zdążą. Na to wpaść w tym samym momencie, tak szybko, i, i że, że zagramy to razem. Przyznam ci się do czegoś. Ja też lubię to robić. W sensie grać na basie z klawisza. I miałem taki mały epizod właśnie z, przy okazji zastępstwa z Fiszem, kiedy miałem okazję pograć trochę na Mugu. I od tego momentu się po prostu zakochałem i stwierdzam, że to jest w ogóle rozliczadowe brzmienie, ale też jako basista mogę powiedzieć, że nie da się uzyskać, no wiadomo, takiej artykulacji i takich brzmień, ale też troszeczkę inaczej po prostu myślę, grając na klawiszu, o partii, którą mam zagrać jako basista. Mm -hmm. No tak, no bo chociażby masz ograniczoną skalę, zazwyczaj przez jakieś dwie oktawy czy dwie i pół, yy, czyli mniej niż w basie, Masz no oczywiście inną artykulację. Jest bardzo fajnie, można posłuchać jeszcze takiego pana, który nazywa się Sunray. Sun Ray. Pan ma bardzo trudne nazwisko do, wym do wymówienia, jest chyba Australijczykiem, yy, grał w zespole rockowym i tam się wszystko zgadzało, ale oprócz tego zrobił swój autorski projekt. Jest jego piosenka Tild Lights Come On. Która, w której bardzo ładnie pokazuje, co można robić jednocześnie na, na basie, i na fortepianie, i na rodesie, i tak dalej. Jest kilka występów z tą piosenką. Bardzo ładne jest pierwsze, czyli taki czarno-biały występ z, ze studia. Jak Ty byś zdefiniował sukces w byciu? No, wiadomo, ty jesteś akurat instrumentalistą. Grające na klawiszach, różnej maści, ale w ogóle jakbyś, gdzie jest to miejsce, gdzie ty byś powiedział, że jest, jestem w tym miejscu właśnie. No sukcesem jest zrobienie rzeczy zgo w zgodzie ze sobą. Y sukcesem jest zrobienie fajnych rzeczy. M może dla niektórych y sukcesem jest, y nie wiem, bycie na, y na, na jakiejś y liście sprzedaży, czy na jakichś listach przebojów. No może tak, no. nie ma chyba jednej definicji. Sukcesem jest być szczęśliwym. Hmm, ale ta twoja definicja muzyczna taka, że jest ktoś, z kim chciałbyś na przykład zagrać i to byłoby dla ciebie... Z Michaelem Jacksonem, no z, z wieloma takimi, no, pa, pa, parę, takich, pa, parę takich sytuacji miałem możliwość, miałem możliwość zagrania z, ze Zbyszkiem Wodeckim, z Ryszardem Rynkowskim, no z, sama sytuacja dostanie się do zespołu Maryli, gdzie ja na w 85 roku, jestem od 82, w 85 roku uczyłem się pisać y, fizycznie, y, w sensie no po prostu uczyłem się pisać na płycie y, Maryli. To znaczy mam winylową płytę Maryli, na której są moje jakieś bazgroły i no, a 20 lat później, czy 30 gram z tą panią i jest, jest naprawdę nieźle. Rozmawialiśmy też jeszcze o takiej kwestii jak edukacja. Ty wspominałeś o tym, że, że miałeś okazję pracować na Akademii jako akompaniator. Wiem, że też pracowałeś na różnych innych uczelniach jako akompaniator. Wiem też, że akompaniujesz również podczas różnego rodzaju warsztatów, typu na przykład Poluzon, o czym wspomniałeś. A współtworzysz też portal muzykuj.com, przeznaczony treścią dla, dla pianistów i dla klawiszowców. klawiszowców. Mhm. Szymon Hudy w piątym odcinku mojego podcastu powiedział, że w dzisiejszych czasach problemem jest nie niedobór wiedzy, ale jej nadmiar. Co byś poradził osobie zainteresowanej grą na, na instrumentach klawiszowych, która chciałaby się rozwijać muzycznie w tej dziedzinie albo w ogóle się rozwijać jako muzyk? Jak, jaka droga według ciebie jest taka najlepsza do tego, żeby nie zmarnować czasu i po prostu żeby się rozwijać? Moim zdaniem, drogą jest granie jak najwięcej różnych rzeczy. No ale to też jest, wiesz, to, to, to nie jest takie łatwe, dlatego że na przykład ktoś może chcieć grać na przykład tylko jazz. No i w tym momencie nie ma sensu, żeby grał jak najwięcej w ogóle różnych stylistyk. Czyli jak, jakby trzeba iść w swoim kierunku, w tym, który się chce. Jeździć na warsztaty. Mhm. Na poludzon. No właśnie, bo wiesz, niektórzy mówią o tym, że przede wszystkim trzeba grać z ludźmi, inni postawiliby na edukację, to właśnie, że. wiesz, czy warto iść na szkoły muzyczne, na Akademię Muzyczną i tak. Trzeba dalej. grać z ludźmi. Ale raz na jakiś czas fajnie się spotkać z ludźmi, którzy są mocno lepsi, na przykład na takich warsztatach, gdyż no, otwierają się jakieś klapki. Okazuje się, że coś, co robimy na stałe, odruchowo, i jest. jest i robi to jakieś tam efekty, które czasami są dobre, czasami są złe. I, i na przykład na polu za, yy, chłopaki pokazują, że, że już mieli to za sobą i wyciągnęli jakieś wnioski. A w związku z tym, że, że brzmiał bardzo dobrze jako, jako zespół, to warto czasami tego posłuchać. Zarówno ty, jak i ja jesteśmy z tego pokolenia, kiedy w Polsce jakby jedyną uczelnią muzyczną, rozrywkową były Katowice. To byłby taki trochę dla muzyków święty gra, jeśli chodzi o, o to, gdzie można się uczyć i tak dalej. Uważasz, że nadal tak jest, że, że, że trzeba pójść na uczelnię, żeby się nauczyć grać? Nie. Nie trzeba się pójść na uczelnię, ale uczelnia troszkę rozwija, oczywiście. To też zależy, na kogo trafisz. No ja, ja trafiłem bardzo fajnie na Wojtka Niedzielę. Jeżeli bym się chciał uczyć jazzu klasycznego, to bym bardzo dużo na tym skorzystał i trochę żałuję, że aż tyle nie skorzystałem, ile bym mógł, bo teraz bym poszedł jeszcze raz. Katowice kiedyś były jedyną uczelnią i było tam, i był przez to, również przez to, wysoki poziom. Bo jakby, okej, okay, no, jeżeli przyjmujemy jedną osobę albo dwie na fortepian na rok, to już założenia muszą to być nieźli muzycy. I to też jest trochę jakby ułatwienie. Ja się nie dostałem na studia dzienne, ja się dostałem na zaoczne studia. I może później, w którymś momencie, mogłem przejść na te dzienne, tylko, tylko już jakby nie, nie wybrałem tej drogi. Chciałem się jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo no, różnie to bywa z nami, muzykami. Czasem się okazuje, że nagle ktoś nie może, a ktoś w jakimś projekcie gra, albo coś tam komuś wypadło, no i przychodzi czas zastępstw, albo no, po prostu, no, różne są sytuacje, trzeba oddać tak zwanego joba. Jak ty do tego podchodzisz, jak ty realizujesz taką sytuację? Że jest zastępstwo, yy, że, że masz właśnie komuś, wiesz, oddać na przykład, nie wiem, nie wiem czy się zdarza akurat oddawać grania z Marylą, ale na pewno jakieś inne, tak. Oddawać yy, granie z Marylą troszkę się jeszcze nie da, choć myślimy o tym powoli, yy, dlatego że yy, nie ma kolejności na koncertach z Marylą. To znaczy jest yy, pula, powiedzmy. 40, no tak naprawdę to 100 numerów, ale w zasadzie powiedzmy, że 40. I wychodzimy na scenę, jest intro, jest kasa seks, i potem pani pyta, co chcecie usłyszeć? Pyta oczywiście publiczność, no i publiczność krzyczy, że to, to, że to, że to, że, że ma że, ale to już było, że kolorowej rabarki i tak dalej. Czasami y, krzyczą, że konik na biegunach. I w tym momencie twój zastępca wertuje po prostu brzmienia No właśnie. <gwity> I zazwyczaj pani w tym momencie, y, jak już jak już y, będzie podane ileś y, piosenek, to powie, że y, a co powiecie na sing-sing? Y, no i ja czekam, na, aż będzie chwilę braw, po czym zaczynam sing-singa. No, i to jest proste, no ale czasami jest na przykład, a co powiecie, na wszyscy chcę kochać. No i nagle trzeba się zorientować, że jesteśmy w zupełnie innej piosence, i w przeciągu powiedzmy, nie wiem, pięciu sekund być w stanie zacząć tę piosenkę. No nie zawsze jest łatwo się zalogować do takiego czegoś. Natomiast tak, zdarza mi się oddawać jakieś, jakieś koncerty, no bo po prostu logistyka nie i menadżerka nie, nie daje rady tak zrobić, żeby, żeby zawsze grać to, co się chce. Śmiejemy się, że fajnie by było móc się przenosić w czasie. Bo wtedy by tylko ci najlepsi grali, prawda? Z wszystkimi. No i zagrałbyś z Michaelem Jacksonem. I może bym zagrał z Michaelem Jacksonem. Natomiast tak, no, staram się przygotowywać taki materiał, żeby, żeby ktoś dostał po pierwsze nagranie z koncertu, w najlepszych sytuacjach także ślady z tego koncertu albo przynajmniej grupy. Czyli, że można osobno posłuchać samego klawisza, a osobno posłuchać resztę. I, i tak jest chyba najwygodniej. Yy, zagrałem dużo zastępstw w, w tym roku. Generalnie staram się grać zastępstwa, ponieważ jest to fajne i ponieważ to rozwija. Yy, miałem okazję w tym roku zagrać zastępstwo z Piaskiem, z Ryszardem Rynkowskim, z grupą Lemon. Yy, no i, i właśnie najdziwniejsze zastępstwo było z grupą Lemon, ponieważ okazało się, że wszystko robimy na ostatnią chwilę z, z jakichś tam względów logistycznych. I w zasadzie to w środę dostałem materiał, a koncert był w sobotę. A to jest, jakby ja nie grałem nigdy tego materiału. No, oczywiście, no, większość osób kojarzy, że życie jest małą uściemniarą. No, ale nagle trzeba wiedzieć wszystko o tym, tym koncercie. No i w środę dostałem koncer koncert z, e, nagrany e, z poprzednim klawiszowcem, z innym perkusistą, z innym e, gitarzystą. Bez dwóch utworów w środku. No i co? No, w, w czwartek spotkaliśmy się z chłopakami. Zagrali mi to już tak, jak to powinno być, jak, tak, tak jak jest to dzisiaj. W piątek grali koncert w Łodzi i to było, to było kluczowe tutaj. Otóż pojechałem na ten koncert, miałem wolne, posłuchałem sobie tego koncertu w słuchawkach dokładnie, tak jak to słyszy klawiszowiec yy, na jego odsłuchu i tak dalej. I przede wszystkim nagraliśmy ten koncert na ślady. W związku z tym po koncercie wziąłem dysk, pojechałem do hotelu, rozstawiłem sobie sprzęt. Mojego kolegi, bo na nim miałem zagrać y, cały koncert, i zagrałem ten koncert dwa razy w hotelu. I dopiero w tym momencie w sobotę byłem w stanie wejść na scenę i, i pewnie zagrać to w całości. Wiesz, to właśnie z tymi zastępstwami jest tak, że to też zależy od ludzi, którzy ci to zastępstwo dają. Ty też wcześniej mówiłeś na samym początku o tym, jak rozmawialiśmy o, y, o graniach, które weźmiesz lub które nie weźmiesz i tak dalej. No jeżeli to właśnie dostajesz ten materiał, nawet na ostatnią chwilę, ale właśnie oddzielnie na śladach, często już, jeżeli jest rozpisane, to w ogóle jest super. Co się wiemy obaj, że nie zdarza się zbyt wie, często. I wtedy ta sytuacja jest komfortowa właśnie, ale tak to, to po prostu jest, jest trochę walka. Fajne też jest to, że możesz bo ja zakładam, że należy to zrobić tak, żeby inni muzycy z tego, no żeby, żeby generalnie zastąpić kogoś, czyli zagrać tak jak on. No, ale też fajnie przemycić troszkę siebie do tego. I w tym momencie fajne jest to, jeżeli możesz już yy, ustalić, jak bardzo chcesz zagrać po swojemu i jak bardzo chcesz zagrać po, dokładnie tak jak ktoś. No bo, bo wiadomo, że masz jakieś swoje pomysły na te, na te utwory, masz dystans też, co jest też ważne, bo na przykład ktoś gra w zespole od 5-10 lat i gra to po prostu tak, jak już grał. No, ty wchodzisz na nowo i, i parę rzeczy zagrasz świadomie inaczej, bo na przykład. Uważasz, że to bardziej się sprawdzi? Co czasami jest fajne, czasami, czasami no fajnie jest mieć to pokrętło pomiędzy ja i zastępca. To też trochę zależy od wokalisty, czy kogoś, kto z kim współpracujesz, z muzykami, bo nagle się okazuje, że jeżeli za, dorzucisz za dużo siebie, no to w ogóle wyłamujesz się z całej konwencji. Ktoś się, właśnie tak jak powiedziałeś, ktoś się przyzwyczaił od pięciu lat, gra tak samo i zespół jest przyzwyczajony, że to będzie brzmiało tak samo. Publiczność jest przyzwyczajona, że to będzie brzmiało tak samo i nagle wiesz, no, trudno wyskakiwać gdzieś. Wszystko jest kwestią, jak dalek, o jakiej skali my mówimy, bo, bo możemy zagrać po swojemu zupełnie, no i w tym momencie jakby zespół sobie nie da rady, bo, bo, bo nie wie w ogóle. Co, co, co się przewiduje ale to mogą być różnice drobne jakaś lekka artykulacja inaczej tutaj jakiś jeden akordzik, który będzie słyszalny przez jedną ćwierć nutę ale, ale coś tam zrobi tu jakaś jedna drobna barwa, która, która rozszerzy refren, czy, czy, czy zrobi coś fajnego no i, i tylko kwestia, żeby nie, żeby nie przesadzać w tej kwestii Słuchaj, zbliżamy się powoli do końca i teraz zaczyna się najtrudniejsza część dla wielu moich gości Czym dla ciebie jest muzyka? No to jest tyle odpowiedzi. No, muzyka jest dookoła, jest cały czas. Więc. Więc. No, czym dla mnie jest powietrze? A gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować, to gdzie można cię znaleźć? Najprościej no chyba na Facebooku. Messenger. Y jest tam fanpage mój, Kamil Barański Music. Mam stronę internetową, ale zachęcam. Właśnie, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy. Też współtworzysz, nie wiem, czy sam, czy z kimś, jeszcze, grupę na Facebooku dla Klawiszowców. Tak, o której warto e, wspomnieć. Tak, jest grupa na Facebooku, ona w tym momencie ma 4000 4 członków, z czego powiedzmy. Ponad 3 czwarte, przypuszczam, jest, to są klawiszowcy. Grupa nazywa się Polish Music Keywords. Założycielem jest Rafał Karmel-Muszyński. Ja jestem współ, współadministratorem. No i jest to fajna platforma do wymiany wiedzy, do nauki, do pomocy. I jest jedna fajna rzecz, jest tam fajna atmosfera. To znaczy nie ma... Staramy się, żeby nie było hejtu, żeby, było, żeby, żeby, żeby korzystać z tej grupy. Mhm, czyli warto tam, jeżeli ktoś będzie szukał wiedzy, informacji i wsparcia w, w różnych tematach około klawiszowych, warto się tam zwrócić. wrócić. Wielokrotnie ona mi też pomagała, bo na przykład trzeba było zagrać koncert w jakimś dziwnym miejscu i, i logistycznie było mądrzej, żeby pożyczyć jakiś instrument w okolicy. No i to się udawało na przykład przez tę grupę, właśnie. Albo nie wiem, no chociażby jedziesz na, na sztukę, zapominasz pedału, zapominasz statywu, czegokolwiek. No i okazuje się, że jest grupa, która może pomóc. Mhm. A jeszcze mam już takie naprawdę na koniec pytanie. Poza stawką. Wczoraj sobie o tym pomyślałem? Bo z tego co wiem to, w zeszłym roku hitem wśród klawiszałców był kork Kronos. Mhm. Dużo ludzi na tym sprzęcie grało, albo dużo ludzi chciało go mieć lub o nim mówiło, a w tym roku co się liczy. Mm. No Najwyższymi workstation, czyli z stacjami roboczymi czy syndylatorami takimi dużymi, to jest oczywiście Kronos, to jest oczywiście Northstage, to jest oczywiście montaż Yamaha. No i w zasadzie te trzy firmy robią taką największą są najbardziej popularne, może tak. Jest jeszcze Dexibel, jest jeszcze, był, był jeszcze Roland, jest Kurzweil. Dużo jest tych firm. To, no i poza tym mówimy teraz tylko o najbardziej uniwersalnych sprzętach. Dlatego, że są rzeczy, które są y, zupełnie mniej y, uniwersalne, ale przez to świetne. No jak chociażby właśnie organy Hammonda, jak chociażby klawinet, rhodes, wurlicer, fortepian i roli i różne inne syntezatory. Mhm. Kamil, bardzo, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Również dziękuję. Było mi niezmiernie miło i mam nadzieję, że słuchacze, którzy będą mieli okazję posłuchać tego odcinka, dowiedzą się sporo o instrumentach klawiszowych, ale też o tym, w jaki sposób mentalnie właśnie podchodzić do pewnych spraw związanych z muzyką, to w jaki sposób ty to widzisz. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Na koniec tego odcinka przypomnę jeszcze, że wszystkie linki do osób i stron, jak i też lista instrumentów, które wymieniamy w naszej rozmowie, jest dostępna na stronie muzykalnościpl 09 A jeśli treści zawarte w tej rozmowie są w jakiś sposób przydatne dla ciebie i myślisz, że mogłyby być przydatne dla kogoś z twoich znajomych, to proszę wyślij chociaż jednej osobie link do tego podcastu. Zachęcam też ciebie do zapisania się na newsletter Wystarczy, że wejdziesz na stronę muzykalności.pl. Tam jest formularz zapisu, podasz swoje imię i e-mail, i co dwa tygodnie otrzymasz ode mnie informacje na temat ukazania się nowego odcinka podcastu Muzykalności. I to by było tyle na dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Muzykalności.